31 marca, niedziela, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Z Ewangelii świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżąca nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwinięta na jednym miejscu. Wtedy szedł do wnętrza i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Pusty grób, radość poranka, niedzieli zmartwychwstania. Pierwszy świadek zmartwychwstania, kobieta, Maria Magdalena. Uczennica, możemy powiedzieć, Jezusa, która była Mu wierna. Widząc odsunięty kamień, przerażona przypuszczeniem, że zabrano Pana Jezusa, zalęknęła się, przestraszyła. Nie wiedziała, co się dzieje. Ona chciała Go zobaczyć martwego w tym grobie, a tu Jego nie ma. Ona Go za chwilę zobaczy żywego pośród nich, apostołów, uczniów. Ale biegną mi uczniowie do grobu, by potwierdzić też jej słowa, bo ona później idzie i mówi apostołom: nie ma, ukradli Pana, grób jest pusty. I oni także biegną, aby doświadczyć, czy to jest prawda. Przyszli, zobaczyli, ujrzeli, ale uwierzyli. Uwierzyli, że On prawdziwie zmartwychwstał. Czy On prawdziwie zmartwychwstał w Twoim sercu? Czy Jezus zmartwychwstał w Twoim życiu? Czy to może kolejne święta, w których mówi się, że Bóg zmartwychwstał, że Bóg żyje? Ale to nie można tylko mówić. To trzeba przeżyć w swoim sercu. Maria Magdalena szła w ciemności, poranek, było jeszcze ciemno, i ujrzała światło zmartwychwstania. Trzeba i nam wstać z ciemności naszego codziennego życia, biec ile sił, stanąć przed pustym grobem i zobaczyć ten promień, to światełko nadziei, które powie: nie ma Go tam, zmartwychwstał. Zmartwychwstał, aby dać Ci nowe życie, by Cię uwolnić, byś żył. Przyjdź, zobacz i uwierz. Serca Wam na ten niedzielny, przepiękny, świąteczny dzień błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.